Dzień dobry, zapraszam na temat trzeci z działu czwartego, a dzisiejszy temat to sytuacja w zaborze pruskim i austriackim. Oczywiście chodzi o tą sytuację, która była po powstaniu styczniowym, albowiem to największe represje dotknęły Polaków po powstaniu styczniowym w Królestwie Polskim. Jak wyglądała sytuacja w zaborze pruskim i w zaborze austriackim? O tym postaram się Wam dzisiaj opowiedzieć. Zaczynamy od zaboru pruskiego. Po upadku powstania styczniowego te represje w zaborze pruskim nie były aż tak bardzo dotkliwe, bo już w 1866 roku, a więc 2 lata po upadku powstania styczniowego, Polaków objęła amnestia. Natomiast sytuacja bardzo mocno zmieniła się od roku 1871, kiedy to kanclerzem zostaje Otto von Bismarck, człowiek, który jest za tym, aby ujednolicić społeczeństwo pruskie, jednocześnie bardzo mocno będzie walczył z odrębnością kulturową Polaków. I ta walka przebiega wieloetapowo, ona dotyka różnych dziedzin. Najważniejsze działania, jakie podejmowały władze pruskie, są następujące. Wszystko zaczęło się, proces tej unifikacji, czyli proces ujednolicania tych różnorodności, rozpoczął się od tak zwanego Kulturkampfu, czyli o walki o kulturę. Było to nic innego jak podporządkowanie Kościoła katolickiego władzom świeckim, władzom niemieckim. Oczywiście tutaj władze kościelne się bardzo mocno temu sprzeciwiały. Głos podniósł chociażby arcybiskup gnieźnieński Mieczysław Leduchowski, za nim stanęli księża, zakonnicy. Sam papież również wyraził sprzeciw. Nic to jednak nie dało. Osoby duchowne musiały od tego momentu mieć obywatelstwo niemieckie, musiały w ocenie państwa oczywiście działać w interesie państwa, jednocześnie szkolnictwo kościelne również podporządkowano państwu. Ponadto rozpoczęła się bardzo intensywna walka z językiem polskim. Tutaj wydano różnego rodzaju ustawy. Z jednej strony wydano ustawę o języku polskim, i była to ustawa, która mówiła o tym, że od tego momentu językiem urzędowym jest język niemiecki. Początkowo tylko w czasie zgromadzeń można było używać języka polskiego, ale to się też bardzo szybko zmieniło, albowiem na początku XX wieku wprowadzono ustawę kagańcową. I to musicie kojarzyć z takim kagańcem, czyli zakłada się psu kaganiec, żeby nie mógł szczekać. To tak samo uznano, że jeżeli są zgromadzenia i gdy na tych zgromadzeniach jest mniej niż 60% Polaków, to takie zgromadzenie nie ma prawa odbywać się w języku polskim, musi być używany język niemiecki. Rozpoczął się też proces germanizacji szkół. Tutaj język niemiecki staje się językiem wykładowym na wszystkich uczelniach. Tak naprawdę w języku polskim mogła być przez jakiś czas nauczana tylko i wyłącznie religia i nauczyciele polscy tutaj nie będą mogli należeć do żadnych stowarzyszeń, oczywiście do stowarzyszeń polskich. Ostatecznie język polski został usunięty ze szkół elementarnych, czyli z tych szkół podstawowych. On na krótko później wróci, ale jako przedmiot nieobowiązkowy i wróci na początku lat 90. XIX wieku. Charakterystyczna dla tego procesu ujednolicania społeczeństwa pruskiego, czyli wyeliminowania Polaków, była również walka ekonomiczna. I tutaj kilka przykładów tej walki ekonomicznej. Już pod koniec lat 80. wprowadzono tak zwane rugi pruskie, czyli tak, to były takie przymusowe wysiedlenia Polaków, ale nie tylko Polaków, bo wszystkich osób, które nie posiadają obywatelstwa niemieckiego. No ale my mówimy o Polakach, bo dotyczy to sytuacji Polaków w zaborze pruskich. Wyrugować, czyli usunąć z ziem. Dodatkowo powołana została w to miejsce też komisja kolonizacyjna, to znaczy w to miejsce. Została powołana komisja kolonizacyjna, która w miejsce, gdzie wysiedlono Polaków, należało sprowadzić też ludność niemiecką, żeby ten teren jeszcze bardziej zgermanizować. Rozwija się więc osadnictwo niemieckie.
w Wielkopolsce, na Pomorzu Gdańskim osiedlono w ten sposób około 20 tysięcy rodzin niemieckich. Wprowadzono również nowelę osadniczą. Nowelę osadniczą, która z jednej strony zakazała tutaj zakładania nowych osad, ale również stawiania budynków mieszkalnych i gospodarczych. I tu słynny przykład buntu Polaka przeciwko tej noweli osadniczej to był Michał Drzymała, który zamieszkał przez jakiś czas w wozie cyrkowym, albowiem przez lata walczył o to, aby uzyskać zgodę na postawienie swojego domu. Co jeszcze takiego w tej strefie ekonomicznej było charakterystyczne? Zostaje wydana na początku XX wieku nowela wywłaszczeniowa, która będzie mówiła o tym, że komisja kolonizacyjna, ta, która kolonizuje tereny, ma prawo również wywłaszczyć polskich posiadaczy ziemnych. Oprócz działań państwa, które są tutaj bardzo charakterystyczne, również ludność niemiecka podejmuje działania, które służą ujednoliceniu tego społeczeństwa i wyeliminowaniu mniejszości polskiej. Zaczynają powstawać organizacje stricte nacjonalistyczne. Taką najbardziej znaną organizacją, która powstaje w 1894 roku, jest Niemiecki Związek Marchii Wschodniej, czyli potocznie zwana Hakata. Nazwa pochodzi od pierwszych liter nazwisk założycieli. Był to Hansemann, Kennemann i Tiedemann. I co robiła Hakata? Hakata oczywiście ma wszelkie działania skierowane przeciwko Polakom i ona bardzo mocno zwalcza język polski w szkołach, w urzędach i w sądach. Jak Polacy reagują na tą politykę pruską? Polacy oczywiście tutaj absolutnie nie chcą się poddać. I jak mocno był zwalczany Kościół katolicki, to nie udało się tego Kościoła zwalczyć. Kościół bardzo aktywnie walczył o obronę polskości i stał się taką ostoją tej polskości na ziemiach pruskich. Ludność bardzo mocno również podejmuje protesty przeciwko temu, że ten język polski jest wycofywany ze szkół. I najsłynniejszy protest, chyba wszystkim znany, to jest ten protest z miejscowości Września, kiedy to we Wrześni w Wielkopolsce dochodzi do strajku dzieci, które nie chcą, aby lekcje religii odbywały się w języku niemieckim. Ten strajk oczywiście pociąga za sobą kary zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, którzy przestają dzieci puszczać do szkoły. Strajk rozpoczyna się we Wrześniu w 1901 roku, ale tak mocno odbił się na całej Wielkopolsce, że w 1906 roku, 5 lat później, dochodzi do fali strajków, które tutaj taki rozgłos zyskały nie tylko w Europie, ale również chociażby w Stanach Zjednoczonych. Efektem tego na pewno jest to, że powstaje słynna pieśń Marii Konopnickiej, Rota, która opisuje te działania Polaków przeciwko germanizacji i przeciwko narzucaniu nam kultury niemieckiej. Oprócz tego Polacy bardzo dobrze się organizują na terenie Wielkopolski, stawiają na tak zwaną pracę organiczną, czyli pracę całego organizmu polskiego. Wszyscy Polacy muszą walczyć o tą polskość. Są zakładane różnego rodzaju instytucje, instytucje kulturalne, instytucje oświatowe. Między innymi zostaje założone Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Pomocy Naukowej, Związek Spółek Zarobkowych, ale również zostaje założona legalna organizacja, która tak naprawdę jest odpowiedzią na tą Hakatę, czyli na tę nacjonalistyczną pruską organizację. Zostaje założona tak zwana Straż, która broni polskiej kultury i polskich interesów. Aktywizują się również na terenie Wielkopolski bardzo mocno kobiety. Tutaj z inicjatywy pewnej kobiety na terenie Wielkopolskiej, Anieli Tułodzieckiej, w Poznaniu powstaje takie towarzystwo wzajemnego pouczania się i opieki nad dziećmi i organizowane są tajne komplety, organizowane są podręczniki i szkolenia dla nauczycieli.
Tutaj mamy jeszcze problem z pewnymi terenami blisko Wielkopolski, albowiem mamy tereny, które już są bardzo mocno zgermanizowane. Wynika to z tego, że one się już na terenie Prus, tutaj trafiły na teren Prus już w wyniku rozbiorów, a mowa o Warmii, o Górnym Śląsku, o Pomorzu Gdańskim, o Mazurach, gdzie teren jest mocno zgermanizowany, ale tu również Polacy podejmują wszelkie działania zmierzające do tego, żeby tą kulturę polską i tą polskość nie zatracić. Najtrudniejsza sytuacja tak naprawdę jest na Mazurach, gdzie działa historyk Wojciech Kętrzyński. Na Górnym Śląsku mamy trochę rodzin z polskiego pochodzenia, więc ta polskość również tutaj nie zanika i wśród polskich działaczy tutaj na terenie Górnego Śląska zasługuje na uwagę chociażby Karol Miarka, który prowadzi tutaj pismo o nazwie Katolik, prowadzi również księgarnię i prowadzi amatorski teatr. Tak jak tutaj podsumowałam, to rzeczywiście ten zabór pruski bardzo mocno germanizuje Polaków, próbuje to zwalczyć. To wszystko dzieje się za czasów Otto von Bismarcka, chociaż później przy zmianie kanclerza nie jest to, Polacy nie uzyskują jakichś większych swobód. Jak wygląda sytuacja teraz w zaborze pruskim? Początkowo zabór pruski również podejmuje tą germanizację. Zmiany zaczynają następować w zaborze pruskim od czasów Wiosny Ludów, czyli od 1848 roku, gdzie powoli dochodzi do polonizacji pewnych urzędów, sądownictwa, szkolnictwa, a już w roku 1859, czyli jeszcze przed wybuchem powstania styczniowego, język polski wchodzi jako język urzędowy do niektórych urzędów. Natomiast po samym powstaniu styczniowym następuje krótkotrwałe pogorszenie sytuacji Polaków, albowiem to właśnie na tereny Galicji Polacy zbiegli po powstaniu styczniowym i Austriacy wydają tych zbiegłych Polaków w ręce rosyjskie. Natomiast zaraz po upadku powstania styczniowego też zmienia się sytuacja samego zaboru austriackiego, albowiem w 1867 roku, więc 3 lata po powstaniu, powstaje dualistyczne państwo o nazwie Austro-Węgry i w tym dualistycznym państwie poprawia się sytuacja Polaków. Natomiast jest tylko taki problem, że Polacy nie mają jedności, nie mają zgody do tego, jak powinna wyglądać ich niezależność, jaka ta autonomia powinna być. Prezentują postawę lojalizmu, o której już wspominałam, czyli działania w zgodzie z władzami, a przez to też liczyli na to, że będą uzyskiwali pewne ustępstwa. I rzeczywiście tak się dzieje. W Austro-Węgrzech mamy taką sytuację, że język polski z czasem pojawia się w szkołach, pojawia się w administracji, pojawia się w policji, w różnego rodzaju sądach. Powstaje w Krakowie Akademia Umiejętności, czyli polska uczelnia. Powstaje Sąd Krajowy, który co prawda zajmuje się tylko nielicznymi sprawami, bo zajmuje się oświatą, czy kulturą, czy rolnictwem, ale mamy namiastkę tej polskości. Ogólnie zabór austriacki uznawany jest za ostoję takiej polskości, chociaż my jako Polacy na terenie tego zaboru mamy bardzo dużo też problemów. Albowiem na terenie tego zaboru austriackiego oprócz Polaków mieszkają jeszcze Ukraińcy, którzy zaczynają podejmować walkę o autonomię i niezależność Galicji Wschodniej. I mieszkają również Żydzi, którzy są już, reprezentują tą postawę nacjonalizmu żydowskiego, czyli syjonizmu, i zaczynają również domagać się swoich praw. Więc z jednej strony mamy autonomię galicyjską, która pozwala nam się rozwijać, ale z drugiej strony na tym terenie mamy bardzo duże problemy narodowościowe, problemy z ludnością ukraińską czy z ludnością żydowską. Natomiast ten zabór austriacki to zabór taki, gdzie mamy większą swobodę w rozwijaniu tej polskości. To wszystko z dzisiejszego tematu. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejną lekcję.